oczekiwania przed sezonem były zupełnie inne niż rzeczywistość, która pokazała, że no, chociażby w ostatnim meczu nie mogliśmy sobie poradzić z dosyć nisko klasyfikowanym przeciwnikiem, jakie było Leszno. I myślę, w trenerze też to ziarko takiej niepewności dojrzewało i wreszcie podjął decyzję o tym, żeby zrezygnować z funkcji trenera. Co dalej, bo będzie ciężko znaleźć trenera kilka dni przed meczem w Olsztynie. Wiele wskazuje na to, że zespół tam pojedzie bez trenera. Zresztą tak już w historii nawet klubu bywało w Superlidze. Rozumiem, że nowy szkoleniowiec zaprezentowany zostanie dopiero po tej dłuższej przerwie. Tak, no z uwagi na to, że mamy już ten tylko tydzień, już nie cały tydzień, tylko 6 dni do meczu, no jest bardzo trudno znaleźć trenera, a już nie mówiąc o uzyskaniu licencji ze związku w tak krótkim czasie, więc będziemy musieli radzić sobie tutaj siłami trenerów z Piotrkowa Trybunalskiego.